Feralnego dnia po krótkim pościgu samochodowym 36-latek strzelił co najmniej 5 razy z krótkiej broni palnej w kierunku uciekającego 38-latka. Poszkodowany mężczyzna z 4 ranami postrzałowymi trafił do lubińskiego szpitala. Okazało się, że jedna z kul utkwiła w przejeżdżającym tamtędy Oplu. Pocisk trafił w drzwi pojazdu. Kierowcy na szczęście nic się nie stało. Michał W. natomiast został zatrzymany bardzo szybko, bo już po godzinie od zdarzenia ustalono jego tożsamość. Zatrzymano go, a prokurator po przeprowadzeniu bardzo dokładnych oględzin miejsca, gdzie oddawane były strzały, przesłuchaniu świadków, zdecydował się na postawienie mu zarzutu usiłowania zabójstwa pokrzywdzonego oraz narażenia kierowcy samochodu marki Opel na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Michał W. jest recydywistą, był wielokrotnie karany. Za poważne przestępstwa, takie chociażby jak rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, czy też bójka z użyciem noża, gdzie ofiara została ugodzona w brzuch. Michał W. w sumie spędził w zakładzie karnym ponad 14 lat. Za usiłowanie zabójstwa w warunkach recydywy Michałowi W. grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.